Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf. Zbliżają się święta wielkanocne, więc czas na jakiś świąteczny przepis. Nie wiem jak u Was, ale u mnie w domu śniadanie wielkanocne zaczyna się od żurku. Powiem Wam, że zawsze kupowałam zakwas na żurek w sklepie, jednak w tym roku postanowiłam zrobić go samodzielnie. Przygotowanie żurku jest naprawdę bardzo proste, zresztą zobaczcie sami. A więc potrzebne są właściwie tylko dwa składniki i jest to mąka, żytnia i woda. Ja potrzebuję około litr zakwasu, więc do litrowego słoika wsypuję około pół szklanki mąki żytniej, którą zalewam dwoma szklankami gorącej wody. Wszystko dokładnie mieszam i odstawiam na chwilę, aby ostygło. Po ostygnięciu uzupełniam słoik letnią przygotowaną wodą. I właściwie na tym można zakończyć przygotowanie zakwasu, jednak ja dodam jeszcze kilka liści laurowych i ziele angielskie. Do słoika dorzucę obrane i przekrojone na pół dwa ząbki czosnku. Teraz trzeba jeszcze przykryć słoik gazem lub kawałkiem tkaniny. I na koniec jeszcze coś, co zapomniałam nagrać. Ja do słoika dodałam jeszcze pół kromki żytniego chleba na zakwasie, co przyspieszy proces fermentacji. No i tak przygotowany zakwas na żurek trzeba postawić w ciepłe miejsce na 3 dni. Po tym czasie zakwas jest gotowy do użytku, można z niego ugotować żurek. Można też przechowywać taki zakwas w lodówce przez około tydzień. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału i do wykonania zakwasu samodzielnie.